Dlaczego to zrobiłeś? Się denerwuję. Chodź na tutaj. Przed kim się popisujesz? Nie! A on zaraz sięgnie. Zarabiam pieniądze, już 300 zł zarobiłem. Damian, przestań! O takich filmach publikowanych w internecie z udziałem nastolatka i jego dziadków poinformowali nas widzowie Uwagi. Poprosiliśmy doświadczonego psychologa o ocenę tego, co można zobaczyć na tych nagraniach. Do więzienia idziesz. Nie wiem. Ała! Do więzienia idziesz, rozumiesz? Kierując się tylko zobaczonymi obrazami, nie mam żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z rodziną ogarniętą przemocą w najrozmaitszych układach. Po pierwsze, młody człowiek, nastolatek, ewidentnie zaburzony, jego zachowania nie pozostawiają tutaj żadnych wątpliwości, wykorzystuje swoją przewagę fizyczną wobec dwójki starszych zdecydowanie od siebie, chyba wręcz starych ludzi, bez wątpienia ustępujących mu wyraźnie siłą fizyczną, ale też stosujących różnego rodzaju przemocowe zachowania wobec niego. Wyjdź stąd! Idź stąd! Boże, to się nagrywa! Au! Idzie do ślady! Zabierz go! Tym ludziom bardzo wyraźnie brakuje kwalifikacji, brakuje kompetencji. Postawieni są przez życie wobec konieczności zajmowania się swoim wnukiem. Nie mają szans sprostania temu zadaniu. Jezu, ręce! Masz wyłączyć telewizor zupełnie. Dlaczego ty to pomyślał? Ustaliliśmy, że nastolatek i jego dziadkowie mieszkają w małej miejscowości koło Radomia. Wielokrotnie próbowaliśmy z nimi porozmawiać, ale niestety bezskutecznie. Zdaniem sąsiadów, zachowanie nastolatka już dawno temu wymknęło się spod kontroli jego dziadków. Proszę pani, do nas już piszą widzowie, że są przerażeni. Widziała pani to, co się wyczynia? To nie pokazuje, bo mi wnuczki pokazywały, co on robi w mieszkaniu. Tu parę dni temu to widziałem, jak ta kolejka na komisariat. A on na bosaka leciał za babką. Babka strasza, że to odda gdzieś, a on się zaraz za nim, żeby wrócił właśnie. Ona powiedziała, że nie, a czy pan na komisariacie, to nie wiem. A ja już mam tego chłopaka tu nieraz dosyć. Wyzywam mnie od k***a, żebym się pierd***ła, żebym te swoje córki, żeby się pierd***wali, będzie wjeździć, załatwia się pod oknem. Na trawniku? Pod oknami? Tu, u mnie, pod oknem. Matka powinna go wziąć, a nie babce zostawić chory. A pracownicy socjalni z MOPS-u chyba powinien ktoś się tym zainteresować, co się tutaj dzieje. To MOPS-u, czy tam ktoś zobaczył, to nie wiem. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się zaledwie 150 metrów od domu, w którym powstają nagrania publikowane w internecie. Czy pracownicy socjalni wiedzą o tych nagraniach i czy próbowali pomóc tej rodzinie? Dzień dobry. Czy zastaliśmy kierownika działu pomocy środowiskowej? Dzień dobry pani. Ja jestem reporterką z programu Uwaga z telewizji TVN. Chodzi o sprawę rodziny tam, gdzie mieszka Dominik. A możemy się umówić na jakiś termin? Przygotujemy informację. Postaramy się dzisiaj, nie wiem, po 15. Dzisiaj o 15. Może być? Tak, oczywiście. Dobrze, dobrze. I teraz w filmie dokumentalnym o mnie. Choruję na autyzm leki. Biorę leki na serce, na psychikę. Nie pytacie, miałeś kolegów w realu? Miałem, dużo. A teraz przestaje się ze mną zadawać ze względu na to, że zacząłem streamować i odwalać. Jestem sam jak palec teraz. Jak to się zaczęło we mnie? Grałem sobie z kolegami od dziecka w gry i potem się zaczęło. Zacząłem odwalać. Pierwszy dym, jaki zrobiłem, to było grywanie się po brzuchu paletką.